I hej, 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 wracamy do serii Uncharted po wczorajszym, naprawdę mocno nieudanym odcinku z Lara Croft. O mój Boże, wczorajszy odcinek byłem troszkę mocno zdenerwowany pewnymi rzeczami. I się tak to przełożyło. Dzisiaj mam na szczęście lepszy humor. Mnie się denerwuje. Tak jest. Sally, pomóż mi z tym. Tak. Chyba. Dobra, dalej! Przypomnijmy, że Cutter jest dalej naćpany. I ma... tak jak chcę jeszcze bardziej przypomnieć, co ważniejsze. To jedno. Aha. Proszę bardzo. Tędy. Charlie nienawidzi ciasnych przestrzeni, a jesteśmy w najgorszym miejscu, jakie to jest możliwe. Pod ziemią. Dobra. No. Jeszcze. Chodź, stary. Będzie dobrze. Nie dotykaj mnie. Dokąd mnie zabieracie? Przejdziemy tędy, dobra? Czemu to robicie? Wszystko będzie dobrze. Nie dotykaj mnie! No. Będzie dobrze. Spokojnie. Spokojnie, Charlie. Dobra, jestem... Właśnie! Zajmę się nim! Oświetlimy ci drogę. Spokojnie, już prawie jesteśmy. Boże, z jakiegoś punktu powinna, Boże, według mnie, Chloe z nim iść. Zatrzymaj! 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 Z drugiej strony lepiej, że Drake idzie, bo jest silniejszy od Chloe. Nie mogę oddychać. Zduszę się. Muszę się dostać. Muszę uciec! Muszę uciec! Muszę uciec! Spokój się, dobra? Dać mu, według mnie powinno dać się mu dużo więcej czasu. Ale tak jest. Nie, nie. Charlie, idziesz, jeszcze mały kroczek. Nie pozwolę ci! No to Charlie, ja mu... Charlie, nie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Tak naprawdę nie bijemy się, cały czas... robimy... Pogadaj. Pogadajmy o tym. Uniki. Uspokój się, w porządku, uspokój się. A jednak można mu troszkę przewalić. No, już, już! Dobra, przestań! Nie! Puść, 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 ała. Przestań! Słuchaj! No. Nie chcę ci zrobić krzywdy! Weź się okazji. Żeby było jasne, klikam jak najszybciej się da. Charlie, przestań! Charlie! Charlie! Zabiję go! Charlie! Charlie! Nie! Cofnij się! Nie! Charlie, zabijesz Nate'a! Posłuchaj mnie! Hej, zabijesz Nate'a! Charlie! Jezu. Chodź. Nie. Jesteśmy z tobą. Nie. Wstawaj. W porządku. Dobra. Nate. Przepraszam. Wybacz. Jesteśmy kwita. No troszkę można stracić zaufanie.
Wilunia. Chyba... Nie chciałeś mnie zastrzelić, co? Jak wściekłego psa. Wow. Spróbujmy jeszcze raz. Ale teraz ja prowadzę. Och, cholera. Za mną. O nie, jeszcze nie zostawię cię za plecami. Ty pierwszy. Świetnie, jak się nie obejrzę, a przystawisz mi tę spółkę do głowy i opowiesz mi o królikach. Ej, spokojnie, chłopaki. Dajcie spokój, już prawie przeszliście. Dobra, czas się ruszyć, będą nas szukali. No będą, będą. Szczerze, odwaga, że spać w takiej wysokości. Tu? Niesamowite! To globus. To chyba powinno się obracać, nie? Coś więcej niż krypta. Całe to pomieszczenie wygląda jak jakaś starodawna machineria. Tu się coś... Gdzie mój notatnik? Dałeś go Talbotowi. Nie pamiętasz? Co? Nie dałem. Owszem, razem z pistoletem. Krudza fuks. Co fuks? Okej, musimy wymyślić, jak to rozkręcić. Dobra. Patrzcie na te kanały! Tu. Na wodę. Tu, a tu jest taki pitolniczek. Pitolniczek. A, bo chyba wody nie ma. A, tak, wody nie ma. Tak. Jakoś to się robiło. Muszę sobie przypomnieć szybko. Właśnie, tutaj Charlie stoi i czeka na mnie ewidentnie. Widzisz tam coś? Paleniska. Pewnie da się je zapalić. Wyglądają jak jakieś projekcje. Wyznaczają punkty na globusie. Zapalmy pozostałe. Jeszcze dwie. Jeszcze jedna. Szybko się zapaliło. Ostatnia. Niesamowite. Ale promienie nic nie pokazują. Szukajmy dalej. No teraz się chyba schodziło. O. Tak, bo teraz pajączki. To ta woda? Nie jestem pewien. O nie. Błagam, powiedz, że ty też je widzisz. O, niestety widzę. Cokolwiek robisz, nie pozwól się dotknąć. Doprawdy? Zostań w świetle. Co ty robisz? Chyba będę w stanie dobiec do tego piecyka. Co? Oczyszczę drogę, jak tam dotrę. Jeśli tam dotrzesz, psychol. Ta woda musi zacząć płynąć. Masz lepszy pomysł? Jeśli rzucisz tam pochodnie, może uda ci się rozpalić tam ogień. Aha. Ups. Dobra. Już powiem, jak to się robiło. Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Jest jeszcze jeden kaganiec tam. Dasz radę dorzucić do niego pochodnią? Ja jestem jak Kobi. Celny rzut. No. Ale dupa. Tam nie pójdę. No to tam. Nie. Jeśli rzucisz tam pochodnie, może uda ci się rozpalić tam ogień. A tu? Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz.
Celny rzut. Zeszły na możliwość. O fuck! Jeśli rzucisz tam pochodnią, tam pochodnią, może uda ci się, wstać na ogień. Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Celny rzut. Nie dolecę, nie dolecę. No nie wierzę, no... Jeśli rzucisz tam pochodnie, może uda ci się rozpalić tam ogień. Niepotrzebnie panikuję, drugi raz naciskam krzyżyk. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Celny rzut. Dolecę, dolecę. Siup. Teraz gdzie? A, żebym jeszcze wiedział gdzie. Tu chyba. Ruszaj się, Nate, gonią cię! Pośpiesz się, Nate, ruszyły się! Naprawdę? Dobra, jest! Dobra, bierzemy. Jeden pająk zaplątał się. Gdzie dalej? Na dole, kolejny kaganiec. Gdzie? Musisz go zapalić, jejku, tam. Nim tam skoczymy. Ładnie. Chcesz mi powiedzieć, że tam teraz skaczemy? Dobra. Łap za drugą korbę i pomóż mi otworzyć. Spróbujmy. No i proszę. Nie mów, że trzeba tam popłynąć. A co, Charlie? O, kotek nie lubi wody? Nie cię... A tam woda jest super. Dobra, jeszcze jedna. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Zadziałało. Zaczęło się kręcić. Teraz pewnie da się obrócić globus. Wreszcie robimy postępy. Ej, promienie światła wskażą chyba kontynenty. Dalej, zakręć. Tak, panem dobrze, że dało się w tym w obie osie kręcić. To po lewej wygląda mi na Australię. Już widzę. Albo chyba nie. Nie. Teraz tu jest Europa. A może to? Nie. O! Widzę już jedno. Dobra, mam. Tu jest. Czyli tak. To jest tu. Jest.
poszło, młody. Udało ci się. Niesamowite. To musi być wejście do wewnętrznych krypt. Chodź. Jazda! Czego my tak wolno wchodzimy? Oni wbiegli, a my tak powolutku. Dobra, czyli szukamy grobowca rycerza. Tak samo jak we Francji. Jeśli się nie mylę, pochowano go z drugą połową naszego amuletu. Teraz nie ma powrotu. Żału nie robi. Tak, jak ten we Francji. Niesamowite. A, cudowne, otwórzmy go. Tam jest. Co ci mówiłem? Zobaczmy tę drugą połowę. Tak, jeśli o to chodzi, to Talbot ją ma. Co? Mówiłem ci, gdy wpadliśmy w jego zasadzkę w szato, wtedy ją zabrał. To po co się tak męczyliśmy? Zaraz. Zaufaj mi choć trochę. Tutaj. Tam. Widzisz? Dzięki tej inskrypcji. Wiemy dokładnie, dokąd się udać w Jemenie. Dziękuję bardzo. Dobra robota. O, może i tak, ale tego to jednak ja popilnuję. Dobra. Wynośmy się stąd. Szukaj dalej. Niech to. Musieli nas śledzić. Miejmy nadzieję, że jest stąd inne wyjście. No tak, jakby zombiak chciał wyjść, to musi być inne wyjście. Na pewno nie tu. Hej, chyba czuję tu przeciąg. Ogień się inaczej nie zachowuje. A może? Hej, chodź tu. Czuję powiew wiatru. Błagam, bądź zewnętrzną ścianą. Trochę się rusza. Charlie, pomóż mi z tym. No. Chłopaki, nie mamy za wiele czasu. Dalej, idziemy! Dziękuję bardzo, wezmę to. Rzucić broń. Nie? Chyba nie. No, to mamy dylemat. Jakby patową sytuację. Dopóki nie pojawi się reszta moich ludzi. Poczekamy. O nie. Chłopaki? Charlie? Oś ty, mordę. Sytuacja nieco się zmieniła, prawda? Rzućcie broń. Wsadź sobie. Kater, zabij go. Nie. Czekaj. Chwila. Spokojnie. Spokojnie. Od razu lepiej. Zabij go. Sukinsy. Kater, pociągnij za spust. Z przyjemnością. Spadajcie! Biegiem do wieży! Naprawdę musieliśmy wyrzucić broń. Biegiem! What fuck? Aha. Biegiem do wieży! Ruszaj, ruszaj! Dobra, czyli... Bieg pomyłku był złym pomysłem. Naprawdę! No to już było mało sprawiedliwe. No, to co my tu mamy robić? Biegiem do wieży! Ruszaj, ruszaj! Cholera, nie mam amunicji! Biegiem! Idź po schodach! Czemu, Micha, wyrzuciłeś broń? Coś dać nam znać, czy coś? No właśnie. Dobra,
O kuźwa. Cholera. Dawaj, Cutter! Nie da rady. To co zrobimy? Co teraz? Charlie! Co jest grane? Daleko nie uciekłeś, prawda? Daj mi go. Wal się. Nic się nie da zrobić. Rzućmy kamieniami. Nie wytrzymam tego. O, Cutter. Wiązałam z tobą wielkie nadzieje. Jasne. Naprawdę. Miałeś możliwości. A dziś? Śmieszne. Jak się czasem życie potoczy, prawda? Zdradziłeś mnie. A teraz znowu się spotkaliśmy. Zupełnie jakby los tak chciał. Cholera jasna! Nie ruszaj się, spokojnie! O Jezu, moja noga! Nie dotykaj! Jest złamana! Myślisz, że nie wiem? Spokój, nie denerwuj się. Ważne, że nie otwarte. I nie udo. Nate, patrz, co mam. O, co u licha? Tędy! Dobra, nie możemy tu zostać. Katatola ta wieża. Rozwalę sukinsynów! Nie. Zabieramy cię stąd. No chodź, wstawaj! A biorę go, osłaniaj raz. No dobra. Idziemy. Jak to możliwe? Strzeliłem mu prosto w ten cholera, cholerny surdut. No chyba tam i... Znaczy, no, mógł mieć prostą rzecz, kamizelkę go odpalną. Co? Ja rozumiem, że to jest ten moment, którego ja nie lubię w tym miejscu. Strzeliłem mu po prostu cholerny sur! Musimy go zabrać do lekarza. Ważne, że nie złamał kości udowy. Przy kości udowej człowiek traci 5 litrów krwi. Tak. O, fuck. Jakiego ja mam farta? Jeszcze tylko dwóch. Wyjątkowo dobrze idzie. Dobra, nie idzie dobrze, nie idzie tylko dobrze. Mogłoby się szybciej to ładować. Kurwa, macie. A to już zginę. Jak to możliwe? Trafiłem go! Strzeliłem mu prosto cholera, z niego! Cholerny zordu! No chyba tam widziałeś! Musimy go zabrać! No naprawdę! Dobra, tam to się sam zabije.
No nie mam czym strzelać. No, no to fajnie. No to po mnie. Nie mam tyle amunicji, no nic z tym nie zrobię. To pułapka. O, dziękuję. To pułapka. Dlaczego mi daje to? Chyba jest za daleko ode mnie. Nie wiadomo. No! Kurwa mać. Mam. Spierdzielaj. Chyba dalej. Co? No, kiedy? O! No to fajnie. Jakich kumpli mordowano, to siedzieli i czekali. Spadajmy stąd i to już. Co? Nate! Uś. Cholera, to pułapka! Spadajmy stąd i to dobra, już. Ten pad. No Drake! Nate! Cholera, to pułapka! Ale się naglądacie tej sceny, ale sorry, tak niestety idziemy teraz. Spadajmy stąd i to już! Ty... Aha, jeden granat mam. Jeszcze go już nie zużyłem. Drake, kurwa, możesz to po... Nie! Nate! Od czego zależy, że on odrzuci? Cholera, to pułapka! Stąd i to już. Super. Ten. Właśnie ryzyko. Przecież ja się nie mogę wychylić. Przeładowuje. Aha. Super. Możesz wyjąć ten dół. Daj, to jest sporo typów. Wychodzą z tupy. Gala. Wolę gala. No.
Są tu za pomóż z drzwiami! No, byłem przy drzwiach przed tobą. Okej, chodźcie. Wybacz, Charlie. Uwaga! Jest ich więcej! O, cholera! Zażartujecie. A gdzie jest stróżówka? Oś. Festiwal zgonu. O, cholera! Biegiem do stróżówki. Dobra, ten pad. Czy tam gdzie ja myślę? Czyli trzeba przyjść tędy, na wprost. To odrzucanie granatów tak do dupy działa. O, cholera! Biegiem do stróżówki. A też, żeby typka starczą powalić, to też trzeba tyle amunicji zmarnować, że to jest aż szkoda gadać. Kaczyłeś się, to wolę. Ten jest trochę odcinek, już widzę, że dłuższy troszkę, nie zazwyczaj to pół godziny. Dobra, dalej. A chciałbym to już skończyć tutaj. Muzyka jest fajna. Jejku, to są nasi. Do stróżówki. Szybko, trzeba się stąd zmywać. Dobra, dalej. No. Okej, okay. Bez pośpiechu. Dobra, autobus. Pojedziemy autobusem. No, nikt nie zwróci na nas uwagi. Dzień dobry. Moim zdaniem nieźle przepłacone. Raz. Dzielny kurwa. Dobra, spoko. Okej. Spokojnie, ja to zrobię. Zajmij się nim. Idę tu. Sali, zabieraj nas stąd! Przepraszam na chwilę. Dobra, jednak nic ważnego.
Zgubiliśmy ich. Dobra, w takim razie pozbędę się autobusu. Super. Jak się czujesz? Wyśmienicie. Było niebezpiecznie. Nic mu nie będzie. Nie, mówię tak w ogóle. To nie ma sensu, Nate. Odpuść sobie. Nie. Nie poddawaj się teraz. Jeśli dasz sukinsynom wygrać po tym wszystkim, nigdy ci tego nie wybaczę, rozumiesz? Spokojnie, Charlie. Nie ma opcji, żeby wygrali. Co się z tobą dzieje? Chcesz coś sobie udowodnić? Nie, to nie o to chodzi. Kryzys wieku średniego. Zbliża się do 30. No bo on chyba w grudniu 6 lat. Ja jadę do Jemenu. Wchodzisz w to? No pewnie. Ktoś tam będzie musiał pomóc. Ktoś zaufany. Mogę zadzwonić do pewnej osoby. Jakiej? O nie. Nie ma mowy. Masz lepszy pomysł? Zamieniam się w słuch. A może... Nie. No dobra. Zadzwoń. Elena Fischer, korespondent zagraniczny. Cześć, Sally. Co u ciebie, kochanie? O, czekaj. To raczej nie jest tu mile widziane. A, racja. Ale wy możecie się ściskać. Nie. Jak się masz? W porządku, dzięki. Świetnie wyglądasz. Pewnie będę tego żałować. Proszę, te przepustki utorują wam drogę. Okej, super. I nie muszę się martwić zawartością toreb? Pewnie, że nie. Skąd? Przynajmniej na razie. Dobra, pamiętajcie, dziennikarze, zachowujcie się porządnie. Dasz sobie radę? Raczej mówię o tobie. Więc co wy w ogóle knujecie, łobuzy? Takie małe badania historyczne. To by tłumaczyło ten pośpiech. Dokładnie. Bez przeklętych skarbów? Nie. I diabolicznych watażków? Skąd? Oczywiście, że nie. Nie umiesz kłamać. Co? Naprawdę. Daj spokój, chcesz robić... Przepraszam, Stanego? Gdzie jest nasz samochód? Stoi tam. Zaniosę bagaże i poczekam. Nate. Wciąż go nosisz? Tak, jasne. W tej części świata się... Coś szybko sprawdzę. Przydaje. O, doprawdy? Doprawdy. Nie wyobrażaj sobie. A ty wciąż nosisz swój. Co? A, no tak. To właśnie o to chodzi? Nic nie rozumiesz. Otóż w końcu dowiodłem, że Derek kłamał, opisując swą drogę do Indii. 400 lat temu przybył tutaj. Dlaczego? No to właśnie chcemy odkryć. Nie. Dlaczego nigdy nie odpuścisz? Po prostu martwię się, że... Umiem o siebie zadbać, okej? Okay? Ja nie mówię o tobie. O Salim. O Salim? Pójdzie za tobą na koniec świata, Nate. Ale nie proś go o to. Czekaj, to nie fair. Zaraz, co to miało znaczyć? Gotowi? Że jesteś dla niego jak nierodzony syn. To teraz podrzuć nas do miasta i będzie świetnie. Nie ma mowy. Jestem za was odpowiedzialna. Nie zamierzam spuścić was z oczu. I tu się będziemy żegnać. Dzisiaj wyszedł taki stary dobry odcinek, 40 minut, więc na razie, cześć i pa.